szczególnej, ale jednocześnie bardzo ciekawej przygody, jaką jest podróżowanie z dziećmi, bo posiadanie dzieci to nie ograniczenie, a wręcz przeciwnie, to pewne wyzwanie, pewne ciekawe doświadczenie, zarówno dla młodego podróżnika, takiego jak Maciek, ale również dla rodziców, którzy dzięki podróżowaniu w większej grupie mają szansę inaczej spojrzeć na świat, inaczej spojrzeć na otaczające ich miejsca, podróżować w nieco innym tempie, wolniej, bardziej przyglądając się otoczeniu. Nasze doświadczenie, doświadczenie podróżowania z synem od najwcześniejszych lat jest bardzo pozytywne. Zresztą on sam może coś na ten temat powiedzieć, czy lubi podróżować. No, ja lubię podróżować, ponieważ mogę poznać nowe kraje, kultury, ludzi, ale także zapachy i nowe potrawy. Jest to doświadczenie, które oczywiście wymaga pewnych przygotowań, zarówno przed wyjazdem, a nie tylko w zakresie pakowania, ale również pewnego mentalnego przygotowywania się do podróży. Trzeba przede wszystkim poznać swoje dziecko. Tak, każdy musi wiedzieć, jak jego dziecko reaguje na dolegliwości. Oczywiście musimy wiedzieć, jakie przebył szczepienia, kiedy i na jakie szczepienia powinien być poddany. Musimy wiedzieć, jak reaguje na różnego rodzaju podstawowe choroby, a jednocześnie przygotować dobrą apteczkę na dany kraj. W czasie podróży zdarza się wiele niesamowitych przygód, które się długo wspomina, a podróżowanie z dziećmi to dodatkowa przygoda, jaką jest obserwowanie rozwoju młodego człowieka, obserwowanie, w jaki sposób podczas podróży dojrzewa, rośnie, bo jest to czas, kiedy ilość bodźców, ilość nowych informacji, które się pojawiają, powoduje, że ten proces dojrzewania jest dużo szybszy. To oczywiście też szereg śmiesznych sytuacji, kiedy dziecko obcuje z nowymi językami, z nowymi kulturami. Podróże to oczywiście też, tak jak już mówiłem, edukacja, motywacja do tego, żeby na przykład młody człowiek zaczął uczyć się języków obcych. Nigdy nie mieliśmy problemu z Maćkiem, żeby zachęcić go do nauki angielskiego, prawda? No to powiedz, dlaczego się uczysz angielskiego? Ponieważ mógłbym się skomunikować z innymi ludźmi w razie, gdybym się zgubił albo gdybym chciał o coś poprosić. A uczę się angielskiego w mojej szkole i tam prawie wszystkie lekcje mam po angielsku. No właśnie, dzięki temu Maciek już dzisiaj, będąc 9-latkiem, jest tak naprawdę w naszych podróżach nie tyle obciążeniem, ale wsparciem, bo już dzisiaj czasami pewne sprawy związane z logistyką, z organizacją podróży na miejscu można powierzyć jemu i nie mam wątpliwości, że gdyby trzeba było na przykład znaleźć pokój w hotelu, wytargować dobrą cenę, to Maciek dzisiaj już potrafi to zrobić i czasami mamy tę satysfakcję, jednocześnie ulgę, że możemy go o takie rzeczy prosić. Podróżowanie z dziećmi to oczywiście też pewne ograniczenia. Trzeba mieć świadomość, że w każdej podróży występują jakieś ryzyka, ale to, co jest takim powszechnym stereotypem, że zabieranie dziecka na jakieś dalsze wakacje grozi mu jakimiś poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, tak naprawdę nie jest prawdą, bo wystarczy takiego strachliwego rodzica postraszyć hasłem skorpion, żeby uznał, że absolutnie nie wyjedzie z dzieckiem w żadne dalekie kraje. Tymczasem tak naprawdę nasz swojski polski szerszeń jest dużo groźniejszy od skorpiona, bo skorpion przynajmniej nie lata. Tak więc tak naprawdę w czasie tych naszych podróży, jeżeli zachowuje się pewne zasady bezpieczeństwa, jeżeli się przestrzega pewnego podstawowego elementarza, to tak naprawdę ryzyko jest minimalne, a korzyści ze wspólnego podróżowania są naprawdę duże i
dlatego kontynuujemy tę pasję, która na początku była pasją nas dwojga, a w tej chwili stała się pasją całej Trójki.